koncert z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie, właśnie się rozpoczyna i samej trudno mi w to uwierzyć, że po raz 32, także mam przyjemność go prowadzić. Dobry wieczór Państwu. Dziś wydanie specjalne. Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie jest z nami od samego początku, czyli już 8 lat. Szanowni drodzy Państwo, pomóżcie. Jacek Wójcicki. Boże, jakże on dla niej śpiewał, nieba chyląc do jej stóp, aż na plantach w liście na drzewach wieczną miłość wplótł. Boże, jaką dla niej oniemiał, ziemia nie zna takich cisz, a mnie w uszach pieśni jego nie ma, śpiewa aż do dziś. Biurokracja jest jak pełnia, co świeci prosto w twarz. Tu jakiś druczek się wypełnia, a tu formularz masz. Aż mi serce w piersiach rośnie i przestaje bić. Jak potężnie, jak radośnie, sekretarką być, sekretarką być, sekretarką być. La 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 la. Jak potężnie, jak radośnie, sekretarką być, sekretarką być, sekretarką być. W Nowej Hucie, dzisiaj już można powiedzieć zabytkowej dzielnicy Krakowa, występowałem niejednokrotnie w Centrum Kultury, na Placu Centralnym, w Alei Róż, ale dzisiaj po raz pierwszy miałem szczęście wystąpić w niezwykłej sali Łaźni Nowej, to teatr, sala koncertowa. Tym koncertem zbieraliśmy pieniążki na hospicjum Świętego Łazarza, hospicjum, które mieści się właśnie w Nowej Hucie. Cieszę się bardzo, że mogłem w tym koncercie wziąć udział i mam nadzieję wyśpiewać jakiś miły grosz. Jestem fanatykiem sztuki. Dla sztuki poświęciłem wszystko. Kocham wolność. W sztuce robię, co chcę. Tworzę spontanicznie. Po prostu przyłapuję się na tym, że coś robię. Niczego nigdy nie planuję. Sztuka nie ma granic. Ograniczone są tylko niektóre typy, które ją uprawiają. Jak wygląda niekiedy moja egzystencja w muzyce czy w teatrze, zaświadczą fakty, które mają wszelkie cechy anegdoty, fakty radosne i przykre. Kompozycji niemal nie poprawiam. Natomiast teatrem bawię się bez końca. Lubię przepisywać na nowo całe sceny, zmieniać treść sztuki, wprowadzać nowe sytuacje i postacie. Proszę pana, to jest normalny bełkot, tylko że napisany przez niezwykle inteligentnego autora. Ja myślę... Niech pan gra, a nie myśli. Proszę pana, ja żyję w wolnym kraju, nie wiem, czy pan to zauważył, więc myślę. Niechże pan gra, a nie myśli, ale grać porządnie, a nie chlapać. Bardzo lubię pisać felietony. Napisałem ich z 800. Dzięki nim rozpisałem się. Napisałem dużo książek. Wszystkie o muzyce, o nowej muzyce. Grafika uspokaja mnie. Miałem wystawy w kilku ważnych miastach świata. Sprzedałem mnóstwo grafik, a także pięknie napisanych partytur. Też dzieła sztuki niekiedy.
swoim repertuarze Promyki Krakowa mają bardzo różną muzykę, od folkloru, czyli na przykład pieśni krakowskich, góralskich, przez muzykę patriotyczną, aż do kompozytorów klasycznych, którzy tworzyli na motywach ludowych, jak na przykład Chopin czy Grieg. Dzieci kochane, won, co by dalej same smycki chodziły. Rzeczywiście, całe życie my ty spędzili na tońcu, na śpiewie, na graniu i strasznie fajnie uciekł czas. Z całego serca róbcie to dalej, Romuś, bo z tego pieniędzy nie ma. No, w poniedziałek jest do roboty. Wszystkiego dobrego.